Zabierze do kina, na wycieczkę czy spacer. Pomoże przygotować posiłek, wykona też drobne zabiegi pielęgnacyjne. 30 niepełnosprawnych osób z powiatu Przasnyskiego będzie mogło skorzystać z pomocy specjalnego asystenta. To element programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Asystent osoby niepełnosprawnej to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest wsparcie takich osób w wykonywaniu codziennych czynności. Bardzo tu pochwalam, bardzo. Bo to jest naprawdę potrzebne. Dobrze, że przychodzę i opiekuję się. Program był już realizowany w powiecie Przasnyskim od 2 lat. Z pomocy asystenta korzystał Hubert Dunajewski, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Hubert zawsze był pogodnym człowiekiem. On nigdy się nie skarżył na nic, ale asystent dał mu po prostu więcej wolności i troszeczkę odejścia ode mnie jako osoby, która się nim na stałe zajmuje. Dla mnie to też jest bardzo dobra rzecz, ta osoba asystenta. Na realizację programu powiat Przasnyski otrzymał prawie 600 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do nowej edycji programu zakwalifikowano 30 osób, 2 razy więcej niż poprzednio. Program jest bardzo potrzebny. Z roku na rok z tego programu korzysta coraz więcej osób. Program jest, można powiedzieć, takim oknem na świat dla osób niepełnosprawnych. My jako powiat sami nie mielibyśmy takich środków, dlatego cieszymy się, że rząd uruchomił środki do pozyskania. My chętnie z nich korzystamy i przekazujemy tą pomoc dla osób niepełnosprawnych. Ważnym aspektem programu jest to, że osoby niepełnosprawne mogą pełniej uczestniczyć w życiu społecznym czy kulturalnym.